Przewodniczący, mianowicie tutaj jest głosowanie dzisiaj nad dofinansowaniem, czy dofinansowaniem, finansowaniem praktycznie parkingu w strefie ekonomicznej na obszarze 2 hektara. Czysty publicznie wychodzi do 280 zł za metr, ale to nie jest tak droga. Nie chcę się powtarzać to, co rocznie rozmawiamy w komisji. Mianowicie uważam, że jeżeli firmy takie wchodzą na strefach, to są bogate firmy, te firmy powinny budować, a tym bardziej w projekcie zagospodarowania terenu muszą mieć swój parking. I teraz od tego parkingu, który ma być, do ostatniej firmy na tej strefie na dzień dzisiejszy, które jest wykupione, jest 800-900 metrów. Wiem od właścicieli tych gruntów, którzy tam mają, że te samochody tam nie będą, a niektórzy tam nie będą parkować. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, uważam, że w gminie jest tyle potrzebnych inwestycji, że kiedy się pytamy o pewne rzeczy, czy można je zrealizować, nie ma pieniędzy, nie ma środków na to, może nie teraz, może później. Nie docierają do mnie przykłady, czy tłumaczenia takie, że gdyby nie był ten parking, to by te firmy tu nie zostały. Firmy mają na 25 lat pusty na podatek. Firmy pozyskują również pieniądze z Unii Europejskiej czy z innych funduszy. I nie wiem, jako mieszkaniec Sztumu wyrażam swoją opinię jako radny, bo taką mamy tutaj możliwość, że co do tej inwestycji, a tym samym za całością tego, no niestety będę głosował przeciwnie, choć te pewne przesunięcia, które są na inne inwestycje, jestem jak najbardziej za tym, ale za tą inwestycją jestem przeciwny, ponieważ jeszcze oddajemy jako gmina pół hektara, a to 8 lat temu kosztowało 160 tysięcy, było 32 zł za metr. Z tego co wiem, bo czytałem akty, które były sprzedawane, wtedy nie wiem, ile dzisiaj ta ziemia kosztuje. Nie mamy żadnych w mieście, nie mamy na przykład wielu innych inwestycji, które są bardziej konieczne i potrzebne do tego miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Czy ja nie mam okazji na komisji rozmawiać na temat tego projektu? Chciałbym tylko jednej rzeczy powiedzieć. Myśmy na komisji rozmawiali na temat wniosku mieszkańców Postolina dotyczącego sprzeciwu ich a propos likwidacji tego punktu przedszkolnego w Postolinie. Tak rozmawialiśmy i tam kwestie dostosowania tego pomieszczenia do sanepidu i tak dalej. I tak sobie pamiętam, że no, z rozmów wynikało, że nie ma pieniędzy na przykład, żeby nie wiem, 20-30 tysięcy przeznaczyć, żeby ten punkt przedszkolny utrzymać. No a okazuje się, że mamy pieniądze na to, żeby dla prywatnych firmy zbudować parking za kwotę prawie 1,5 miliona złotych. Dlatego również tutaj jestem przeciwny finansowaniu tego typu inwestycji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeśli można. Chciałem się odnotować do tych Państwa tutaj wypowiedzi, a mnie to aż ekipy w tym roku. Jesteśmy tu tyle lat w tej naszej gminie, robimy tyle rzeczy. Tyle rzeczy jest zrobionych. I każda rzecz, którą robiliśmy, to były jakieś przeciwności zawsze. Jest zrobiona, wszyscy chwalą. Nie mówiąc o tym deptaku, nie mówiąc o tej plaży, nie mówiąc o tej hali targowej, nie mówiąc o tym wszystkim, o targowisku to zrobiliśmy, nie mówiąc o tym wszystkich blokach, które odnawiamy. Jest bardzo dużo rzeczy porobionych, które my robimy, kino, które zrobiliśmy, które ten plac i sam koniec zrobiliśmy, teraz tego wszystko, zawsze były przeciwności, zawsze każdy coś tam miał do powiedzenia. 10 lat na tej strefie się nie działo nic. I to było dobrze. Jakby się dalej więcej działo, to było jeszcze lepiej. Tylko nic nie zdaje sprawy z tego, że na tym samym będą ludzie zatrudnieni. To będą mieli ludzie miejsce pracy. I to będzie parking nie dla prywatnej firmy, tylko parking miasta będzie. To będzie parking miasta. My jesteśmy jego właścicielami. Ja wiem, że tam idzie kupę kasy, ale tłumaczyli też tak na tym, że tam idą jakieś kable jeszcze elektryczne, które nie mogą być wykorzystane. To miejsce nie dla co inne nie mogą być wykorzystane, tylko na parking. I my budujemy parking po to, żeby, bo takie były wola tych przedsiębiorstw, które tam wchodzą, że takie warunki stawiali też, że oni chcą mieć parking tam jakiś. My musimy zgodzić się na to, żeby jakieś miasto zainwestowało coś, żeby firma się zgłosiła i przyszła. A to, że firmy są bogate, nie są wcale bogate. Firmy dlatego wchodzą na strefę, bo nie mają takich pieniędzy, które trzeba zainwestować, bo każda firma robi oszczędności, bo są duże koszty miejsc pracy i płacy. Poza tym wszystkim, ja uważam, że to trzeba coś robić, trzeba coś inwestować, żeby tym ludziom potem, a miejsc parkingowych w Sztumie jest bardzo dużo.
Są parkingi pod kościołem, są parkingi pod tym, jest parking tam naprzeciwko baszty, jest parking na dole tutaj, gdzie są te konie. Jest parkingów w mieście naprawdę dużo, to nie można powiedzieć, bo jak to miasto sztum, tych parkingów jest dosyć sporo. Ja wiem, że brakuje na wszystkiego. Pieniędzy zawsze będzie brakowało na wszystko, słuchajcie. Zawsze będzie brakowało pieniędzy, ile byśmy nie mieli, ile byśmy nie wydali, to zawsze będziemy mówili, że tych pieniędzy jest mało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W tym momencie pracowali z nami, kiedy myśmy na okrągło słuchali, że sztum jest wybitnie nieprzyjaznym przedsiębiorcą. Nie ma przemysłu, nic się nie rozwija, bo miasto nie chce pomagać przedsiębiorcom. Kiedy elita chciała iść do Pasłęka, czy do Rudety, bo już tam jest do Pasłęka, gotowe magazyny za darmo, za psi grosz, tylko wstawiać maszyny i robić, za sprawą burmistrza przekonaliśmy ich, zostańcie w sztumie. Ale prezes od razu mówi, zostaniemy, ale my tu musimy budować od podstaw, my tych pieniędzy nie mamy, zaciągamy kredytu ileś milionów. Nie umiem dzisiaj dokładnie powiedzieć, ile tych milionów, ale to budują na kredyt. My te miliony zostawimy w sztumie, ale wy nam też pomóżcie. Jak to teraz można nazwać? Nieprzyjazne miasto? Chcemy być miastem przyjaznym przedsiębiorcom. Parkingu nie budujemy elicie. Ten parking jest miejski, zostanie w sztumie. Nikt go nie zroluje i nie zaniesie do elity. On będzie nasz. I ziemia będzie pod tym parkingiem również nasza. Proszę bardzo. Na ten temat na komisjach pan radny Kosiorowski twierdził, że poczwarki, którzy po władze miasta i gminy Sztum wyznaczają tereny, ja chcę poinformować i można to łatwo sprawdzić. Istnieje strefa w Kwidzynie, w Malborku, w Czczewie i na terenie tej strefy istnieją parkingi na działkach miejskich, bo w tej chwili są takie standardy. I my od tych standardów nie odbiegamy. Poza tym lokalizacja tego parkingu jest zgodna z miejscowym planem. I co już zostało podkreślone, ale chcę jeszcze raz wyraźnie podkreślić, ten parking ma służyć wszystkim firmom działającym na terenie strefy. Dziękuję bardzo. Że gmina nie ma podstawowego obowiązku wykonywania parkingów obsługujących inwestycje prywatne. Dodatkowo grunt ten jest dostępny, gotowy do sprzedaży w każdej chwili. Dla każdego z inwestorów, każdy z inwestorów na strefie może nabyć, przynajmniej tak mi się wydaje. Każdy prywatny inwestor, budując nowe obiekty, musi zapewnić do tych obiektów miejsca parkingowe. To jest jasne. Takiego prezentu od gminy nie otrzymały inne duże sztumskie firmy, jak powiedzmy Fobos, Vesta, Lesa, czy nawet firma, która buduje się tutaj w centrum miasta, nie buduje się, tylko wykonuje budowę pasażu handlowego w galerii handlowej w centrum miasta. Dlatego moim zdaniem nie stać nas na tego typu prezent i również nie poprę tego zapisu w uchwale dotyczących zmian w budżecie, chociaż pozostałych, to bardziej pozostałych zapisami się. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Tak, ja mam pytanie do pana burmistrza, bo wydaje mi się, że najistotniejsze pytanie to zatrudnienie osób na tej strefie. Czy my mamy wiedzę, ile osób będzie zatrudnionych na strefie? Orientacyjnie będzie to około 150 osób. Przede wszystkich firm. Tak, ostrożnie mówię, bo będzie wszystko zależało też od sytuacji na rynku, prawda? Pod koniunktury. Jeszcze pan. Tak, chciałem jeszcze dodać, pan radny Kaczyński wspomniał, że miasto nie budowało parkingów dla stałych i tak dalej. Miasto nie może budować parkingów na swoim terenie. To jest w ogóle pierwsza zasada. A po drugie, mówimy o parkingu na terenie strefy ekonomicznej. Te zakłady, które pan wymienił, funkcjonują poza strefą ekonomiczną. I jak już powiedziałem, tak, jest to taki standard, no, inwestorów przyciąga się czym? Infrastrukturą. Czy na poziomie rozmów z inwestorami był to warunek konieczny, że nie przyjdziemy, jeżeli tego parkingu nie zrobicie? Czy to była karta przetargowa do tego, że ci inwestorzy zainwestują tu, a nie w Pasłęku? Oczywiście ci inwestorzy występowali, oczywiście. A macie państwo jakieś, nie wiem, zapisy z tych rozmów? Mówiliśmy zresztą, był tu właściciel... Tak, właściciel firmy Elita był przecież na sesji, gdzie przedstawiał też swoje... Tak. Proszę bardzo.
A propos właśnie tej prezentacji, chciałam tutaj odnieść do liczby zatrudnionych osób. Doskonale pamiętam właśnie na tej prezentacji, nie pamiętam kto, ale zapytano się pana prezesa, ile osób zostanie zatrudnionych, czy to będą nowe osoby. I ja przynajmniej tak zrozumiałam, że większość przechodzi już do firmy zatrudnionych. I jeżeli będą nowe osoby zatrudnione, to około 30-50 osób. Mówię o firmie Elita, tak? Tak, ale mówimy, ja powiedziałem 150 osób w odniesieniu do wszystkich na stałe. Okay. Jeszcze dalej, do kolegi Andrzeja chciałam się odnieść. Zdania są podzielone, jeżeli chodzi o inwestycje wszelkie w mieście. Rzeczywiście są pozytywne i negatywne, a jeżeli chodzi o to, że te inwestycje w ogóle były, to owszem, ale to były inwestycje nie inwestora, że tak powiem, prywatnego, tylko nasze, więc jak najbardziej jest to uzasadnione. Ale ile było inwestycji na temat, jak zdań postawy? Ja nie wiem, odnośnie tej uchwały jeszcze. Ja chciałbym jeszcze się odnieść do tego, bo ja rozmawiałem z dwoma ludźmi, którzy tam będą budować, czy są kolega i mój przyjaciel. Takich między nimi, a państwem nie było umowy, że będzie tam musiał być budowany park. Okej, okay. Ja mu się teraz pytają, czy po drugiej stronie, vis-a-vis, bo tam jest 800 metrów, wczoraj miał odpowiedź, nikt z ich zakładów nie będzie zostawiał na tym parkingu samochodu, bo nikt nie będzie 800 metrów, a nawet 900 chodził. Okej, okay. Wiem, że każdy chce podjechać jak najbliżej, bo jeszcze do czegoś się odniosę. Było głosowanie oczywiście nad parkingiem, że będzie parking, jak najbardziej. Wkład gminy pomożemy, tak? Bo gmina zrobiła drogi, gmina zrobiła oświetlenie, gmina po 8 latach kolego Andrzeju doprowadziła dopiero gaz. Dopiero. Gmina na teren gminy, czyli uzbroiła, tak? Uzbroiła teren. Okej, okay. Uzbrojono teren, panie ministrze. Teren był uzbrojony, ale gaz przykładowo dla pierwszej firmy, która wykupiła i miała pozwolenie na budowę, został doprowadzony kiedyś, w tym roku na wiosnę. Nie, nie, dobrze, ale proszę państwa. No, nie był taki ale to nie wzór, tylko gmina. Panowie, proszę, jedna osoba mówi, reszta słucha. Więc gmina zrobiła wszystko, co mogła, że ten gaz był po 8 latach, czy po ile, okej, okay. Bo to zależało od gazowego. Dobrze. Gmina zrobiła drogi, to jak mówiłem, gmina zrobiła oświetlenie. I teraz ja się pytam, jeżeli tu zrobił, czy gmina zrobi po drugiej stronie też parking dla tamtej części? Czy mamy tam już przewidziany jakiś drugi parking? Bo no słuchajcie, no jak jednym, to drugim, bo to nie mówimy, że Elita, tak? Tu pan prezes powiedział, jeszcze pamiętam, ja mu zadawałem to pytanie, do 70 docelowo przez 8 lat będzie tutaj, okej? Okay? I ostatnia hala właśnie za 8 lat ta ma powstać, jeżeli i tak dalej. I okej, okay. Dobrze, jeżeli to ma być, to niech to będzie dla wszystkich, ale ja już dzisiaj państwu mówię, że ci, co będą tam na końcu, bo mają taką deklarację, nie będą tutaj zostawiać samochodów, tak? Nie będą tutaj zostawiać samochodów, więc nie tłumaczmy się tym, że będą tutaj zostawiać wszyscy. Okej, okay. Akurat jest tak, że to jest przy firmie Elita, okej, okay, dobra, że jest kolizja jakaś, kolizję można przesuwać. Czy to jest słup taki, czy słup inny, zresztą przez Elity ziemię leci tak samo średniego napięcia, leci elektryka i tak samo, to tak samo jest, tak? Także tutaj nie żarujmy, tak? Że ktoś nie przyjdzie, że ktoś pójdzie gdzie indziej i tak dalej. Okej, okay. Są firmy, się cieszymy. Ja się też bardzo cieszę jako mieszkaniec tego miasta, że będą firmy. Tylko jako mieszkaniec tego miasta widzę też inne potrzeby inwestowania środków finansowych na inne zadania. Dzisiaj odpowiada chociażby 20 tysięcy, tak, na przedszkole po stronie Żeniowa. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, wczoraj tak sobie zajrzałem w internet. Morska Strefa Ekonomiczna liczy 26 podstref. 1/3 jeszcze jest pusty. Ostatnio jechałem też na zawody, w Czuchowie jest pusto. Powiedziałem, ja już osobiście jestem dumny i cieszę się, że na naszej strefie pojawili się inwestorzy, że będą nowe miejsca pracy i uważam, moim zdaniem, że wieloletnia, powtarzam to, wieloletnia, rozsądna polityka finansowa miasta, budżetowa miasta, jest to duża kwota, ale ja osobiście zagłosuję za w sprawie tych zmian. Ja się powtarzam, wieloletnia polityka finansowa budżetowa pozwala nam i po prostu pomóc tym inwestorom. Także ja zagłosuję za
Również chciałem się tutaj odnieść, co odnosi do tego punktu przedszkolnego. Także ja myślę, że tu jeszcze sprawa nie jest zamknięta. Także tutaj, tak jak powiedziałem jako przewodniczący, będziemy wracać do tej sprawy. Będziemy jeszcze rozmawiać odnośnie tego punktu przedszkolnego. Także poczekajmy do następnej komisji i wtedy będziemy mówić. Dziękuję. Dziękuję bardzo, radny gminy Sierowski, jeśli chodzi o uzbrojenie w sieć gazową. Gmina na ten cel nie wydała złotówki, ponieważ tak, gazownia buduje instalacje wtedy, kiedy ma już pewnego klienta i wykonuje to na własnym koszt.